Dzień dobry, kochani, witam w kolejnym odcinku z Minecrafta i moda słemna, realistyczne. Kochani, lecimy z kolejnym odcinkiem. Zobaczcie, co udało mi się w tym czasie zrobić w stajni. Tadam! Tak teraz wygląda moja stajnia z zewnątrz. Tutaj jakieś kwiatki. Tutaj słupek w ogóle do przywiązania konia. Prezentuje się tak, ma piękne rybie oko. Jest tej takiej maści srokatej z super pręgą na grzbiecie. Czekajcie, ma kantar czerwony. Weźmy sobie, zdejmijmy, żeby wam pokazać teraz. Bo to będę musiała pieczodloma wszystkim to zaokładać, ale to... Dobra. No. Go już widzieliście prawdopodobnie. Jak nie, to jeszcze raz wam pokazuję. Tu mamy kolejnego konia i mogłam go w sumie nazwać Justin, bo wygląda identyko jak Justin mojej koleżanki. Ale nazywa się Ponyo. Ponyo. Tak wymyśliłam. Jest rasy American Quarter Horse, urodziony 2010 roku. O, i widzicie, nawet konie mają tutaj ściółkę w tych boksach. I jak on sobie tu chwilę postoi w tej ściółce, to ta ściółka się, zobaczcie, staje taka, wiecie, osikana jakby. Brudna. Tutaj koniom wody nalewam. O, wypiły już. Tu trzeba nalać wody im jeszcze. Dobrze, żeby teraz zobaczyłam. Bo te konie trzeba też karmić i normalnie trzeba je napoić. O, proszę bardzo. I tu jak na niego klikam, wejdę sobie w E, to widzicie stan jakby jedzenia i wody. No i podejrzewam, że jakby miał wszystko na zero, to po prostu umrze, nie? Dlatego staram się pilnować wszystkich koni. Fajnie to realistycznie zrobione jest. O, no i ten koń jest właśnie takiej pięknej maści, taka ciemnogniada z piękną latarnią na pysku i skarpetami. No, takiego konia mi zmierzywowo. Także dobra, lecimy dalej. Teraz lecimy od tej strony. No i proszę państwa, udało mi się znaleźć też Hakamadę. Także mamy Hakamadę L, rasy trakejskiej, urodzony 20 kwietnia 2018 roku. I powiem wam szczerze, że no niestety nie było takiego gniadego konia typowego ze strzałką, więc ona jest takim, też ma strzałkę, ale jest takim gniadym koniem i podpalany ma pysk ciemniejszy. No cóż, trudno. Inaczej się nie dało. Poczekajcie, ściągnę jej derkę, to zobaczycie też, jak wygląda fajnie sobie. O! Tak wygląda. Tutaj jest identyko podobna do Hakamady, nie? Tylko że Hakamada też nie ma takich czarnych tutaj podpalanych nóg, bo z racji tego, że jest maści dzikogniadej. No i no to trochę się różni, ale można powiedzieć, że no Hakamada, no. Inaczej innego konia z lepszą maścią nie dało mi się bardziej podobną znaleźć. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy Cremonę rasy andaluzyjskiej, urodzoną 30 czerwca 2020 roku, czyli w sumie 2 lata ma. Okej, okay, dobra. I proszę państwa, też ją napoimy, prawda? No i ona jest całej maści kremelo, tu chyba raczej derki nie muszę wam ściągać, bo nie ma żadnych odmian. Pięknie wygląda, cudownie, uwielbiam maść kremelo. Lecimy dalej. Dalej mamy konia o imieniu Sky Blue, rasy Zangerscheide, urodzony 31 grudnia 2012 roku. Więc to jest taki bardziej, wiecie, sportowy koń. I on chyba jest siwa w chreszczkę. W chreszczkę, nie wiem jak to się wymawia. Takiej jest maści. A, wody muszę dolać, poczekajcie. Tam już dolałam, okej. O, tutaj mamy fajnego konia, bo to jest koń o imieniu Montana, rasy Apalosa, urodzona 2.2.2002. Tak. Co tam, tak. Ja wszystkie te daty wymyślałam i imiona. No tak, wiecie, żeby trochę to urealistycznić. Tutaj w ogóle są pasiki, ale nie mam pojęcia jak tu siano dawać, bo jak wezmę siano i klikam na ten pasik, to nic się nie dzieje. Więc podejrzewam, że jest chyba taki dla ozdoby, albo nie wiem. Aha, czyli mogę go bezpośrednio też napoić, okej. Ale ściągnę dla was derkę. O, jak widzicie, robi się noc i zobaczcie, jak ta podłoga zaczyna świecić. Zaraz wam pokażę jeszcze z zewnątrz, jak wygląda w nocy. No, i on ma taką dupcie po prostu w kropki. Ej, halo, koniu. Okej. No, tak wygląda. W ogóle ma oko różowe. Co tam? Można.
koń z okiem różowym. No i mój ostatni koń, pierwszy z brzegu w sumie, to jest Mississippi Racy Missouri Fox Trotter. I to jest taka rasa amerykańska, typowo. I urodzona 10 maj 2014. I wygląda tak, no jest pięknością. Jest mega pięknością, czekajcie, muszę zamknąć, o. Też ma fioletową derkę, tylko trochę bardziej widzę fioletową. O, jest maści srokaty. Tak się prezentuje z rybim okiem. Piękności. No, także to są moje koniki w ranczowewi. I tyle. O, ta jeszcze nawet nie wypiła do końca. No to dobra, dobra. Zobaczcie, czy wszystkie konie mają tą wodę. Czy wyście już wypili? Przyznam, że tyle co dałam chyba. Patrzcie, normalnie on pije tą wodę. Kurde, to ile ja mam wam tej wody dawać dziennie? Wy tyle pijecie. Konie. O, ten jeszcze ma, dobra, to dokładam. Okej, dobra, konie napojone. Jeść to im dam zaraz. Teraz wam pokażę, jak właśnie ta stajnia się wewnątrz świeci. Zresztą już widzicie, także spójrzcie. Przepiękne to jest. Przepiękne to jest, kochani. A tak się prezentuje stajnia z zewnątrz. Tutaj te latarenki niebieskie nie świecą, ale za to te tutaj pomarańczowo-żółte tak. O, siema Clipper, siema Eluwina, dobrze, to creative, bo jakbyś mi wybuchł na survivalu, a taka piękna stajnia, to ja nie ręczę za siebie, chłopie. No. Pewnie spytacie, jaki jest ulubiony potwór też w Minecrafcie, no to właśnie Clipper. No jest taki fajny, taki słodziak, no uwielbiam, nawet gdzieś mam zabawkę Clippera, pluszaka takiego z dzieciństwa. I te wieże fajnie się świecą w nocy i te gwiazdy. Super, super zrobili. Dobra, dajemy sobie na dzień i zaczynamy budować ujeżdżalnię. Robimy sobie tą ujeżdżalnię po prostu tutaj obok tej stajni. Będzie taka duża ujeżdżalnia i tu będą przeszkody. Tylko muszę wyrównać teren, prawda? Chyba wyrównam ten teren tak, że sobie usuniemy te klocki. Mamy to, kochani. Udało mi się nałożyć w sumie piasek tylko. Także tak to się prezentuje. Myślę, że taka wielkość będzie git. Oczywiście już pierwsi członkowie testują, mianowicie 3 klipery. A co tam? A co tam może być? Ja tutaj mam obok stado owiec, nie widziałam. No, fajnie mogę z góry wam pokazać teraz ten teren. Ale ta woda, nie no. Ta woda mnie nie przestaje zachwycać, naprawdę uwielbiam. Ujeżdżalnia jest no troszkę większa niż stajnia. No i spoko. Teraz bierzemy się za płot. Trzeba się gdzieś bramkę zrobić, ale to tutaj zaraz jakąś bramkę wykminimy. Dobra, tutaj na wejściu zrobimy może tak nie na rogu, tylko tak o. Dobra, o, fajnie. I teraz czy jest wejście? Ale się dużo liter łączyły. No płot, ale drzwi? Może drzwi to się zwą? Nie, to się nie zwie drzwi. Ha, ha, ha. Furtka, o, zabrakło mi słowa. Furtka. Furtka. Okej, okay, ale to jest zwykła furtka. Czy jest furtka słem? Dobre pytanie. Teraz muszę poszukać. Ej, no nie ma. Nie podoba się to. Ej, dobre, dobre, dobre. To przynajmniej wiadomo, gdzie jest wejście, nie? Że ten koń to chyba się nie zmieści w tej furtce. No cóż, dobra. Nieważne, będziemy przeskakiwać. No i gitara, no, super. Tak się prezentuje. Teraz musimy zrobić jakieś przeszkody, prawda? Tylko muszę zobaczyć, jak te przeszkody tutaj wyglądają, bo to nie są takie cyk i masie, tylko to trzeba właśnie pokombinować. Metalowa krata. Przyjazne kratki. Okej. Okay. A nie są przyjazne?
Mamy słupki. Zobaczmy, jak w ogóle sutki, chciałam powiedzieć, słupki wyglądają. Żółta zasłona stajenna. Zasłona stajenna. Brama pastwiskowa. Separator żółty? Co to jest separator? Okej. Ej, można zrobić sobie przeszkodę też, ej. No i fajnie, dobra. Mamy jedną przeszkodę. Możemy zrobić sobie jakieś pachołki też. Ej, kurde, one są takie duże, fajnie. Zrobimy sobie jakieś pachołki. Żeby można było na przykład slalom jechać, nie? Mniej więcej zrobimy. O, Zenek. Dobra, jest okej. Jest okej, powiedzmy. Chociaż bardziej bym się od tego płotu oddaliła. No i fajnie, fajnie, dobra. Tu też można zajść się jako przeszkodę, nie? A ciekawe, czy słupek się... O, da się słupek, a co tam, kurde, może taką przeszkodę pierdzielemy, a co tam? Można, można. O, wow! Ej, no i fajna! No dobre, dobre, to jest taki cross country. A niby nie. Może zrobimy sobie jakąś lepszą przeszkodę. Niebieską. Albo taką wysoką. Ciekawe, czy to koń przeskoczy. Chyba przeskoczy. W sumie nie jest płot, tylko mur, nie? Powinien przeskoczyć w sumie. Okej. Tu niech będzie taki inny piasek, nie? No, ciekawa przeszkoda, nie powiem, że nie. Można by było też jakieś pachołki tutaj u góry dać, o. Że trzeba ją przeskoczyć. może być, no po prostu tutaj się bawić, można bawić się w tym Minecrafcie tak naprawdę. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś był właśnie mod na takie bardzo realistyczne przeszkody, że drągi i wszystko, ale to jak poszukam i znajdę, to wtedy sobie to ogarnę. A! I ten w ogóle co o trzecią osobę pytałam, czy da się tak zrobić. Działa mi ten mod! Jej, wczoraj mi nie działał, dzisiaj działa, ale jaja. I w końcu mam mogę. Dobra, dobra, dobra. Poczekajcie do końca, bo to będzie grube. Mam ten mod, widzicie, że się obracam i mogę wam pokazać jakby 360 mnie. Jest, działa, dobra. Bo się pytałam i nie wiedziałam, jak to zmienić w ustawieniach, a to się okazało, że trzeba mieć takiego moda na trzecią osobę, że mogę sobie obracać myszką i widzicie, ja też się obracam. I wtedy będzie całego konia widać z boku. Nice, dobra. Okej, działa mi, fajne. Wcześniej mi nie działał, dlatego się tak jaram. Okej, robimy przeszkody dalej, żeby to właśnie przetestować i od razu wam pokazać, jak ten koń super galopuje i skacze. Jeju. Wiecie, żeby to tak ładnie wyglądało, a nie tak jakoś. O, sypnie. Sipowo. No i teraz ładnie, fajnie. Podoba mnie się to. Może być. No dobra, zostawmy na razie taką. Taką łyżwiarnią. No w sumie łyżwiarnia, tylko parkour. Powiedzmy, że to jest taki parkour. Weźmy sobie. No możemy sobie wziąć tego konia w sumie. Message date. Proszę bardzo. Poproszę mi coś wywalić, żebym miała. O, jechała tak z tym. Dobra. I lecimy w takim razie. Łomatko! Jak on skoczył. Okej. Okay. Tu fajnie, bo trzymam W wciśnięte, nie? I daję sobie na przykład H. I on mi tutaj tempo reguluje. Dobra, koniu. Clipper, sayonara. Czekajcie, bo ja teraz mam wyzwanie. Zrobimy najpierw taki właśnie pof, jakby pof, takie.
Koń jest spragniony. Okej, okay, koniu. Sorry. Już ci dałam, halo. Czemu ty tego nie jesz? Jest to spragniony czy nie? Water ma, to teraz jeszcze jedzonko. Dobra, poczekaj. Owies. Jest, jest! Udało się, je owies. Jest, udało się, proszę państwa, dobra. Teraz już możemy galopować? Teraz możemy, fajnie. Pani, jednak sobie zmienię konia na tego, bo myślę, że ten koń jest o wiele, wiele ładniejszy. I o, nawet kupy tutaj są. I powiem wam szczerze, że co? O kurde, okej. Zmieniłam sobie przeszkodę tą ostatnią. Wzięłam ten ogień, wywaliłam, bo sobie stwierdziłam, że to jest niebezpieczne, bo jak jednak najadę na tym konia, na koniu, najadę na tą przeszkodę, to on umiera. Więc bezpieczniejsze są latarnie. Także ogarnęłam to i jest. No tak się prezentuje ten koń i mój zestaw westernowy, żółty. Tak się ja prezentuję. I uwaga, testujemy animację. Tutaj mamy wstęp. Ja cię sunę, ale ten dosiad, nie no, to jest piękne. Patrzcie, jak ja ruszam biodrami. Magic. Dobra, teraz zrobimy sobie kłus. Ej, ja aglezuję! Ale to jest słodkie! Jeju! Fajne zrobili! Kurczaczki, te słupki jeszcze poprawiam, bo kurczę, nie dało się inaczej. Hop, hop. I ten stukot kopyt, niesamowite. Dobra, teraz zobaczymy galop. Uuu, jaki dosiad! Jak wysiaduje, proszę państwa, pro rider normalnie. Pro rider, zobaczymy skok przez płot. I półsiad nawet robię, ej! No, słem. Słem chyba wygrywa wszystko, nie? Jeśli chodzi o jeździecki Minecraft, to... Najsik. Niesamowite to wygląda. Teraz szybszy galop. I cwał, i cwał. Wow, i w cwale, proszę państwa, ja normalnie... ten pusiat robię. Okej, okay, fajnie. Koń się zmęczył. Okej, okay, dobra. Super, super. Nie ten przycisk kliknąłem. Jeszcze raz. Hop. Czy mogę pokazać skok? Kurde, trochę ciężko, szczerze wam powiem. Na tej trzeciej osobie. A ja jestem jeszcze ciekawa, kochani, jak się... Speedrun włączył. Czy da się na koniu pływać? Uwaga. Da się! Jeju! On pływa! Ja pływam na koniu. Ale jaja, no pławienie w Minecrafcie tego jeszcze nie było. Słuchajcie. Normalnie konia pławi w Minecrafcie. No przecież to jest marzenie z dzieciństwa. To jest normalnie moje marzenie z dzieciństwa. Wiem, że ten mod powstał rok temu, ale dopiero teraz chyba jest wersja demo dla patronów, więc musicie być patronem, żeby móc skorzystać. Właśnie z tej wersji demo, bo to jest w ogóle jeszcze wersja demo, więc ona nie wyszła w świat. A ja jestem ciekawa, ile będzie kosztować w takim razie ten mod. Do pobrania już taki, wiecie, taki full wersji już, nie w demo. No mega to wygląda, jeju, ten galop. Niesamowite. Dobra, proszę państwa, spróbuję chociaż przejść ten mój tor przeszkód, który zrobiłam. O panie, coś nie idzie. Chociaż będzie trudno. Kurde, no jest trudno. O, tu było idealnie, ej. Kurde, ta jest za wysoka. W galopie.
No jest ciężko, może jest za mały odstęp pomiędzy tymi przeszkodami i ja nie mogę po prostu przycisnąć, czy trzymać dłużej tego skoku. Kurę, za wysoką poprzeczkę sobie dałam, nie? O, tu idealnie skoczył. Mega. No, dobra, powiedzmy, że zaliczone, kochani. Powiedzmy, że jest zaliczone. I co? Ja się z wami pożegnam. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby... No, żeby co? Nie przegapić odcinków kolejnych z Minecrafta i z tego moda Słem. W kolejnym odcinku będziemy robić pastwisko. Pastwisko i potem w następnych będziemy robić na przykład dzień ze stajni, nie? Więc zostańcie, zostańcie ze mną, subskrybujcie kanał, łapki w górę. Papatki. Trzymajcie się, cześć.